Za krew przelaną w obronie ojczyzny. Witold Pilecki, wspaniały człowiek z duszą artysty, wielki patriota, ale też kochający mąż i ojciec. Czesław Tobiasz, pseudonim Orzeł, żołnierz wyklęty, zdradzony i zamordowany, miejsce spoczynku nieznane. Stanisław Rolkowski, pseudonim Lis, żołnierz wyklęty, zdradzony i zamordowany, miejsce spoczynku nieznane. Kapitan Romuald Rajs, pseudonim Bury, żołnierz wyklęty, zdradzony i zamordowany, miejsce spoczynku nieznane. Porucznik Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny, żołnierz wyklęty, zdradzony i zamordowany, miejsce spoczynku nieznane. Emil Fildorf, pseudonim Nil, żołnierz wyklęty, zdradzony i zamordowany, miejsce spoczynku nieznane. Ważność! Na prawo! Patrz! Hymn państwowy! Proszę prezydenta Grudziądza, pana Macieja Glamowskiego. Szanowna pani poseł, drogi panie wojewodo, przedstawiciele służb mundurowych, drodzy kombatanci, koleżanki i koledzy samorządowcy, wszyscy zacni obecni goście, ale przede wszystkim droga młodzieży. Spotykamy się dziś w miejscu szczególnym na mapie naszego miasta. Miejscu poświęconym pamięci żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Witold Pilecki, August Emil Fildorf Nil, Danuta Siedzikrówna Inka. Ta lista jest długa i nie sposób wymienić tu wszystkich. Jedno, co ich łączy, to wierność okazana w godzinie próby. Byli żołnierzami Rzeczpospolitej. Nie mogąc pogodzić się z jej zniewoleniem i narzuconym jej ustrojem, kontynuowali walkę. By należycie ich zrozumieć i docenić, trzeba nam cofnąć się do tamtych czasów. Podjąć próbę odtworzenia ówczesnych perspektyw oraz tego, jak bohaterowie naszej historii rozumieli swój patriotyczny obowiązek. By podjąć taką próbę, przyjrzyjmy się wpierw wydarzeniom za naszą wschodnią granicą. Na naszych oczach rozgrywa się kolejny wojenny dramat. W Ukrainie dzieją się dziś sprawy, o których dziesięciolecia pokojowego współistnienia narodów pozwoliły nam zapomnieć. Dzięki temu możemy nieco lepiej rozumieć historię,
która nie tylko jest zbiorem na poły legendarnych opowieści, lecz jest samym życiem. Żołnierze wyklęci niezłomni nie przelewali swojej krwi na darmo. Tamta walka przyniosła już i nadal przynosi obfite owoce. Ich męczeństwo pozostawiło trwały ślad w sercach tych, którzy przyszli po nich, także w tych młodych ludziach, którzy stoją tutaj wraz z nami. Ojczyzna to sprawa, o którą czasem trzeba walczyć i o którą trzeba walczyć i którą trzeba bronić. Są na tym świecie ludzie zdolni do tego, by pogardę dla życia innych uczynić motorem działań zbrodniczych. Ojczyzna i wartości, które leżą u jej podstaw, każą nam i dziś powiedzieć mocne i zdecydowane nie temu wszystkiemu, co zbudowane jest na nienawiści i pogardzie, emocjach, którymi karmiły się zbrodnicze totalitaryzmy ubiegłego stulecia i którymi zarażały innych. Ci, którzy mieli odwagę wypowiedzieć im walkę, w ludzkim sensie nieraz przegrywali. Jednak sprawa, o którą się bili, ostatecznie odniosła zwycięstwo. Stając tu dziś i oddając cześć bohaterom, dajemy zarazem świadectwo, że ich walka zachowała sens, a sprawy, w obronie których stawali, nie straciły swojej aktualności. Jest w nas gotowość do ofiar w imię miłości ojczyzny. Tak jak każdy, kto kocha w imię miłości, gotów jest do poświęceń. To jest prawdziwy testament wyklętych. To dziedzictwo, z którego nadal jesteśmy dumni. Cześć i chwała bohaterom. Proszę poseł na Sejm Rzeczypospolitej panią Iwonę Michałek. Panie prezydencie, panie wojewodo, szanowni radni i przede wszystkim szanowna młodzieży. Za każdym razem, kiedy tutaj jestem 1 marca, jestem pełna podziwu dla tego, jak miasto czci tych bezimiennych, często bardzo bezimiennych i tych, których znamy, i tych, których nie znamy. Dzisiaj słyszeliśmy, że wielu z nich nie wiemy, gdzie leży, gdzie są ich szczątki, a jednak pamiętacie. I chciałam za to bardzo serdecznie wam podziękować wszystkim, którzy tutaj są. Młodzież przypomniała przed chwilą piosenkę, właściwie pieśń Biały Krzyż. Ci, którzy starsi są tacy jak ja, to pamiętają, kto to napisał. Napisał to Krzysztof Klęczon. Kiedyś z znanej grupy młodzieżowej w tamtym czasie Czerwone Gitary. A napisał to dlaczego? Dlatego, że jego ojciec był jednym z wyklętych. I takich rodzin, gdzie ktoś był tata, wujek, dziadek, był właśnie w tym, był w tej obszarze wyklętych, jest w Polsce bardzo dużo. I ja się bardzo cieszę, że pamiętacie. Jestem wdzięczna wychowawcom, bo to jest nauczycielom, którzy przyprowadzają tu młodzież, którzy pewnie na godzinach wychowawczych mówią o tym, przypominacie o tym i to jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję miastu, że o tym pamięta. Cześć i chwała bohaterom. O zabranie głosu proszę wicewojewodę Józefa Rangał. Panie prezydencie, gospodarzu miasta, pani poseł, panowie oficerowie, żołnierze, kombatanci, mieszkańcy Grudziądza, ale przede wszystkim wy, najmłodsi mieszkańcy Grudziądza. Ja również chciałem wam podziękować za tę żywą lekcję historii, odrobioną na szóstkę. Ten materiał,
który nam przedstawiliście, historyczny, wprowadził nas dobrze w kontekst dzisiejszego święta. Święta, które na dobrą sprawę powinno odbywać się po raz 33. A odbywa się po raz 13. Skąd ta różnica? Co stało się przez te 20 lat, że już mając wolną Polskę, nie byliśmy w stanie przywrócić pamięci bohaterom naszej niepodległości? Jest to efekt pewnej reglamentowanej rewolucji, która następowała, bo w gabinetach warszawskich częstokroć siedzieli jeszcze ludzie już w wolnej Polsce, którzy byli tam obsadzeni przez poprzedni reżim, przez Moskwę. Ale dążenie narodu i walka o wolność, gdy się raz zaczyna, prawem dziedzictwa z ojca przechodzi na syna. I tak samo w tej sytuacji nie mogło być inaczej. I dopatruje się głębokiej symboliki w ustanowieniu wreszcie długo oczekiwanego Dnia Pamięci Narodowego, Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które obchodzimy corocznie 1 marca. Młodzi ludzie o tym przypomnieli. To jest dzień, w którym czcimy śmierć pułkownika Łukasza Cieplińskiego i jego najbliższych współpracowników. O godzinie 20. 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim pułkownik został wyprowadzony w swoją ostatnią drogę przez swoich oprawców z celi więzienia mokotowskiego. Tam zresztą dzisiaj odbędą się główne uroczystości. A ta symbolika jest następująca. Wniosek o ustanowienie tego święta, inicjatywę ustawodawczą, złożył poległy w Smoleńsku prezydent Lech Kaczyński. Ale ustawę już uchwaloną przez Sejm podpisał jego następca, Bronisław Komorowski. To pokazuje, że Polacy w naprawdę ważnych sprawach potrafią osiągnąć kompromis, osiągnąć porozumienie. Mówię to w kontekście dnia dzisiejszego, gdzie mówił o tym pan prezydent. Mamy za granicami, za naszą wschodnią granicą niezwykle groźny i krwawy konflikt po napaści Rosji na suwerenną Ukrainę. Mamy wreszcie wiele sporów. Zresztą spór jest solą demokracji, ale wiele niepokojących sporów w naszym wewnętrznym życiu politycznym. Więc tutaj ten element taki, powiedziałbym, ekumeniczny, ta symbolika we wprowadzeniu, może spóźnionym, dlatego mówię o tym, bo trzeba się z takich grzechów zaniechania w jakiś sposób wyspowiadać i z nimi dojść do ładu. Ale współczesność, moi drodzy, to jesteście wy i wy jesteście przyszłością narodu. Bardzo się cieszę, że w takich okolicznościach, mając takich patronów tego święta, jak bezimienni częstokroć bohaterowie naszej niepodległości, jesteście w stanie żywić swój patriotyzm, bo czasy są niespokojne, a my musimy być ciągle gotowi do tego, by obronić to, za co oni zapłacili tak wysoką cenę. Więc snując refleksję nad naszą współczesnością, zawsze pamiętajmy, że za wielką cenę została ta wolność nasza, której my jesteśmy dzisiaj dysponentami i gospodarzami, nabyta. To jest dla nas ogromne zobowiązanie. Obyśmy temu zobowiązaniu sprostali. Następnie oddana zostanie salwa honorowa, podczas której proszę o ochronę słuchu. Ważność na prawo. Pasz, apel pamięci. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Grudziądza,
Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci w Grudziądzu, aby oddać hołd żołnierzom wyklętym, bohaterom Polski walczącej i antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego przeciwstawili się sowieckiej okupacji i narzuconemu komunistycznemu reżimowi. Wzywam walecznych obrońców Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawili opór niemieckiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Wołam żołnierzy powrześniowych oddziałów partyzanckich, żołnierzy Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz innych polskich organizacji niepodległościowych, którzy nie ugięli się pod jarzmem okupantów. Stańcie do apelu! Przywołuję bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, a wśród nich generałów Leopolda Okulickiego, Niedźwiadka, ostatniego komendanta głównego Armii Krajowej, zamordowanego 24 grudnia 1946 roku w sowieckim więzieniu na Ługance, i Augusta Emila Fildorfa, Nila, zamordowanego 24 lutego 1953 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie. Stańcie do apelu! Stańcie! Wzywam wojskowych i cywilnych konspiratorów tworzących struktury rządu i parlamentu Polskiego Państwa Podziemnego, delegatów rządu na kraj i Rady Jedności Narodowej oraz urzędników konspiracyjnej administracji i wszystkich rodaków, którzy z narażeniem życia wspierali podziemie niepodległościowe. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego, którzy podjęli bój z komunistycznym zniewoleniem o prawo narodu polskiego do wolności i suwerenności. Do was wołam, żołnierze walczący w szeregach Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, organizacji NIE, delegatury Sił Zbrojnych, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Ruchu Oporu Armii Krajowej Obywateli oraz innych formacji antykomunistycznego podziemia. Stańcie do apelu! Bohaterów! Przywołuję działaczy 4. Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, zamordowanych w dniu 1 marca 1951 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie, pułkowników Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, i Mieczysława Kawalca, pseudonim Stanisławski, podpułkownika Adama Lazarowicza, pseudonim Klamra, majorów Józefa Rzepkę, pseudonim Znicz, i Józefa Batorego, pseudonim Argus, oraz kapitana Karola Chmiela, pseudonim Grom. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią bezpieczną! Przywołuję poległych w walce żołnierzy zgrupowań i oddziałów partyzanckich, którzy stawili bohaterski opór oddziałom NKWD i komunistycznemu aparatowi bezpieczeństwa, a wśród nich żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz 5. i 6. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza niezłomnego Zbigniewa Brzyckiego, pseudonim X, i członków organizacji konspiracyjnej Armii Krajowej Zgrupowanie Westerplatte. Stańcie do apelu! Sława bohaterom! Przywołuję wszystkich rodaków zamęczonych w śledztwach, skazanych na śmierć przez komunistyczne sądy, zamordowanych w ubeckich kazamatach oraz poległych w obławach i pacyfikacjach. Stańcie do apelu! Zginęli śmiercią bezczelną!
Wzywam kapłanów, którzy służąc Bogu i ojczyźnie, zginęli za wolną Polskę, niosąc pomoc duchową niezłomnym żołnierzom wyklętym. Wołam druhny i druhów, najmłodszych żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego i uczestników harcerskiej antykomunistycznej konspiracji. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Przywołuję rodaków, którzy po wielu latach więzienia i prześladowań zmarli, nie doczekawszy się niepodległej Polski, oraz tych, którzy odeszli na wieczną wartę wolnej ojczyźnie. Wołam wszystkich patriotów, którzy przez dziesiątki powojennych lat nie szczędzili wysiłków, by pamięć o niezłomnych bohaterach Polski walczącej i powojennego ruchu oporu nie uległa zatarciu. Upokarzani i represjonowani przez siły zmierzające do wykorzenienia tradycji niepodległościowej, nie wahali się utrwalać ją i przekazywać kolejnym pokoleniom. Stańcie do apelu! Cześć i pamięć! Do was się zwracam, potomni. Zachowajcie w swych sercach pamięć o żołnierzach wyklętych, poległych w walce za ojczyznę i wszystkich rodakach zamordowanych w komunistycznych więzieniach, którzy do końca pozostawali wierni Rzeczypospolitej. Niech ich ofiara da młodemu pokoleniu Polaków siłę i moc wytrwania w walce o prawdziwie wolną i sprawiedliwą Polskę, której poświęcili życie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Wódca Kompanii Honorowej, dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, salwa honorowa! Kompania, baczność! Drugi szereg, jakby marsz! Zapas! Broń! Do salwy honorowej! Trzeba ładu! Salwo! Par! Ładu! Salwo! Par! Ładu! Salwo! Par! Zabezpiecz broń! Przez pierś! Broń! Drugi szereg! Na wprost! Marsz! Na prawo, patrz! Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. W Związku Sybiraków w Grudziądzu pani Danuta Kołodziejska. Posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej panią Iwonę Michałek. Thank you.
wicewojewodę kujawsko-pomorskiego pana Józefa Ramla. Przedstawicieli władz samorządowych Grudziądza, prezydenta Grudziądza, pana Macieja Glamowskiego. Kadrę jednostek i instytucji wojskowych garnizonu Grudziądz z dowódcą garnizonu w zastępstwie z panem podpułkownikiem Tomaszem Janowiakiem na czele. Penitencjarnych w Grudziądzu reprezentowane przez majora Krzysztofa Trojanczyka, zastępcę dyrektora zakładu karnego. Krzysztof Kosiński. Ruch Narodowy Grudziądz, pan Łukasz Turwiński. Pozostałe delegacje związków stowarzyszeń i instytucji. Thank you.